Cześć, witajcie z tej strony. Spider Vlog. Już widzę, że... O, ty gnoju, jest. Tylko zaś zająłem tak. Jest ogólnie... Mamy kolejny terrarium, kolejny ptasznik. Tego pająka jeszcze nie było na kanale, chociaż już go miałem, ale jakby nie zarejestrowałem go, że niby... Żeby go wstawić po prostu na YouTube'a. Tego nie zrobiłem, więc teraz robię. Jest o wiele większy. A o czym mówię, to jest Nantuchromatus tripepi. To... No i... Włoski parzące jad trochę słabszy od ptasznika tygrysiego, który już tutaj zapowiadam odcinek. Już mogę zapowiedzieć dwa, bo będzie jeszcze nowy ptasznik. Możecie się już spodziewać, który wyląduje w tym pojemniku po tripepi. A teraz sobie dostaję nową kostkę. Właśnie tripepi. Nie, trochę zniżę to. To jest ogólnie pająk ziemny. Niektórzy twierdzą, że to jest naziemniak, ale jest to pająk ziemny, widać tylko nogi. Ogólnie, no... Ja uważam, że moja samica jest totalnie ziemna, bo torf był równy. Ona stwierdziła, że chyba robi się swój limasz. Ogólnie swoją horrorystykę, bo zima jest pod sam pojemnik. Czyli jakby tutaj siedziała i ktoś otworzył, to witaj za szafką. Nie chcę jej tam wsadzać za bardzo, bo ona chociaż nie jest aż tak agresywna, co ostatnio... Jak ostatnio brałam se z Imai. Nie podnoś. No. A co tutaj zrobię? Screena może? Pyk. No. Ogólnie to jest właśnie tripepi. Ciekawe będzie ją stamtąd wyganiać. Mogę ja spróbować. To może ja zrobimy coś takiego, że ja trzymam tu. Przecież ona to jak będzie wybiegała, to tam. To mogę się zrobić tak, że zrobię jedno tu. Będzie jeszcze ma te włoski parzące. Może jakoś tak, bo ona nie wiem, czy będzie biegła prosto. Czy się nie wkurzy i nie pójdzie po prostu do tyłu. Są dwie opcje. Wyskoczy, wystraszy się. Druga opcja. Druga opcja, poleci w bok, biegajmy po stole. Trzecia opcja, cofnie się do tyłu i nie będzie chciała wychodzić i będzie broniła swojego gniazda. Mam nadzieję, że to będzie jednak trzecia. Nie, pokrywki nie mam do dużego, a nie, tu jest dobra. Przygotuj się. Czekaj, bo ja się boję trochę. Nie mam zaufania w ogóle do tego pająka, bo się go boję. Przyznam się i nie będę tego ukrywał. Boję się tego pająka. Stój, nie ruszaj. Nie ruszaj przez chwilę. Pokaż. Ja się chcę właśnie pokazać. Weź podnieś, nie bój się. Ja chcę tylko... Ona będzie później różowa. Się boję, że ona wyskoczy mi gnój. No, tylko że nagrywam to wieczorem i ona będzie bardziej aktywna. O, teraz jest ładnie. Zgnida. Ogólnie nie. Tak jak przynajmniej do Sezimai, to jeszcze mi się ten pająk podoba. To ten mi się podoba, ponieważ będzie różowy, ale strasznością to ona mi tutaj dolega i to nieźle. Brać pensetę czy to? Tata mi dzisiaj też pomaga. Dlaczego ona nie chce wyjść? Bo ona się nie boi. No właśnie, to zauważyłem, że się nie boi. Dawaj. No. Mówi, jest dobra. Odsuń się. Bo ona jak ucieka, to puszcza włoski parzące. Teraz trzeba poczekać chwilę, żeby opadły te włoski. No nie opadają. No jak ci do oka wpadnie, to nie będziesz zadowolony. A do oka też wpadają. To jest cienki włos. Ogólnie mogę powiedzieć, jak jest trochę skonstruowany ten włos parzący. Będzie wylatywała
Nie poleci do tyłu, ale jest... Czekaj. Nie wkurzę jej bardziej. O ku... Ale gnój z tego. Nie lubię jej. By. Ona będzie ładna, ja ją chciałem od początku. Ale sam teraz jej wygląd i samo jak ona wygląda, to mnie strasznie przeraża. Ona będzie leciała tamtędy. Przez tą lukę od kokosa. Będzie leciała gdzieś o tak... Dobra, tu. Więc już tutaj się przygotuję na wszelki wypadek. Ona może wylecieć też na ciebie. Może. Oj nie, dobra, wycofuję się. Nie, nie, poczekaj, poprosimy ją do pudełka, nie przeszkadzaj. Nie, nie przeszkadzam, tylko... będzie szła do mnie. Dobrze, dobrze, spokojnie. Będzie szła do mnie. Poczekaj. No, dziewczyna, idziemy. Nie, nie, nie do mnie, nie do mnie, nie do mnie. Czekaj, spokojnie. Czemu do mnie? Dziewczyna, idziemy. Nie pakuj jej do tego większego, proszę cię. Ja się sama zapakuję, Michał tam cię będzie chciał. Spokojnie. Nie. Spokojnie. Kurwa. Czemu ja to robię? Nie. Spokojnie, nie bój się. Nie, kuźwa. Jesteś jakiś dziwny. Ja się go boję, no. No. Jezu. Nie, już masz pojęcie. Ja tego nie otwieram, nie ma takiej opcji. Jaki maleńko. Ale mi, przyznam się, serce mi nieźle wali przy tym małym badziewiu. Jest nagrywanie, nie. Jest. Jezus. Ale, no faktycznie na małe. No, nie będę wybrzydzał, bo dostaliśmy to za darmo. Więc nie marudzę. Ale jest to takie bydle. Ale mi wali serce teraz. Ale jest jakaś taka... Powiem jedno, spokojniejsza od Irminii. Irminia? Nie. Zazimai. Się myli. No, ogólnie. A teraz jak se stąd przerzucić ją tam? To jest moje pytanie. To będzie ekstremalne. A może włożymy tak o... Czekaj, poluźnię to, mam pomysł. Że poluźnię to, ona ma tam nogę. Wiem, właśnie też taki mam zamiar, że ja to otworzę. Nie wiem, czy to się zmieści teraz tak, jakbym chciał. Połóż. Kuźwa, to się nie mieści. Mieści się. Mieści się. A ja chcę, żeby miała przy dziurze akurat, żeby tylko wylazła sobie. Poradzi. Dobra. Teraz zamknij sobie. No. Ja jej nie wyjmuję. Jak se będzie chciała, to se wyjdzie. Nie ma takiej opcji. Nie. Zostaw to, zostaw. Spokojnie. Ja nie lubię tego pająka. To jest jedna z wredot w moim... Chociaż nie jest największą wredatą. Nie jest największą wredotą, jaką jest, bo Sezima jest jeszcze gorsza od tego. To sobie samo opuści teren. Ale ten pająk strasznie... Ja się go boję. Przyznam się, nie lubię go. Boję się go. Żeby nie było. A mam takie ciary. Ciary strasznie. Tylko pająka. No dobra, no to będzie na tyle tego odcinka. Zapraszam na mojego Instagrama SpiderVlog. Nie, panicznie się boję tego pająka wbrew pozorom. To jest jedyny pająk, którego się tak boję. Ja się już boję, co będzie z lasy do roupera chybaną na przykład. O Jezus. No. To będzie tyle. Na tu Chromatus Tripepi był na wizji. No więc to będzie koniec. Pa, nara.